Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie, najserdeczniej jak tylko mogę. Powiedziałam sobie, że wracam, będę nagrywać cały czas na Grynelce filmy. Dzisiaj mijają 4 tygodnie od czasu, kiedy odszedł mój René. I powiem Wam, jeśli ktoś z Was przechodził żałobę, to będzie wiedział, o czym mowa. Te 4 tygodnie to jest bardzo krótki czas, przynajmniej dla mnie. To jest tak, jak gdyby to się stało wczoraj, bo te pierwsze dni to był taki szok po prostu i człowiek nie umiał tego wszystkiego ogarnąć, a teraz jest ten przygniatający brak, ta samotność i wiecie, i po prostu w tej chwili dopiero widzę, jak bardzo brakuje mi mojego męża, znaczy brakowało mi go od początku oczywiście, tylko że te pierwsze chwile to po prostu tak się dzieje, że człowiek nie rejestruje tego wszystkiego i nie wierzy, że to się stało. Dopiero później, no ale teraz te 4 tygodnie to jest taki moment, w którym to są takie momenty, w którym wciąż mi go coś przypomina, praktycznie każda rzecz i każda sytuacja, droga, którą idę i no w lesie teraz nie jestem, wiecie, bo u nas jest, no zobaczcie, co to się u nas tutaj dzieje, to zaraz o tym powiem, ale jeszcze tak nie było śniegu, no to byłam w lesie, ale też nie mogę chodzić do lasu, bo przypomina mi się, jak zawsze mój mąż dzwonił do mnie i się pytał, czy nic mi się nie stało, bo ja jestem taką osobą wypadkową. Zdrowie mam końskie, można powiedzieć, odpukać, ale mam dużą skłonność do wypadków, więc on zawsze na mnie uważał, a teraz nie ma nikogo, kto by na mnie uważał. Wiecie, to jest takie straszne po prostu. Ale ja nie chcę się tutaj użalać, tylko chciałam wam powiedzieć, że taki okres jest, no każdego z nas to będzie czekać, każdy z nas odejdzie i każdy z nas straci też kogoś, jeśli z kimś jest, bądź też straci kogoś z rodziny. Ja straciłam już, to nie jest pierwsza osoba, którą straciłam, ale to był mój mąż, najlepszy człowiek, najlepszy mężczyzna, jakiego znałam, jedyny. I zostawił taką pustkę w moim sercu. Wiecie, mówię w sumie banały, ale to jest takie dziwne, że to wszystko trzeba przejść, że człowiek, bo przecież nic nie można zrobić, prawda? Więc nagrywam dla was ten film. I popatrzcie tylko, do tego wszystkiego ta zima jest tak straszna tutaj, gdzie jestem. No, non-stop sypie i to są takie zamieci śnieżne. Tutaj na dole widzicie, to po prostu śnieg padał tak potężny, że przewrócił mi dwa drzewa. One leżą, nie jestem w stanie teraz z tym nic zrobić. Natomiast no, wszystko się, jak gdyby tak powiem, w tej chwili sprzysięgło przeciwko mnie, no bo ta pogoda, muszę robić rzeczy, które też robił mój mąż, w których mi pomagał. Na przykład on nosił drzewo, rąbał drzewo, takie rzeczy, palił w piecu też, a to wszystko teraz przyszło na mnie i no, mamy jeszcze mnóstwo zwierząt. W sumie ktoś mi powiedział, no to po co masz te zwierzęta, ale wiecie, ja dzięki nim po prostu żyję w tej chwili, dzięki nim, wiem, że muszę po prostu wstać rano z nimi wyjść, muszę sprzątnąć te kuwety, a tutaj widzicie skarbnik, o, karmniczek taki, przylatują bez przerwy ptaki, także karmię też te ptaki, bo one dla mnie latem pięknie śpiewają, więc teraz jest pora na to, żeby im się odwdzięczyć, jest to logiczne. Tutaj mam dereń, patrzcie co, jak wystaje, to jest olbrzymi krzak, to zobaczcie ile tu jest śniegu. Dzisiaj rano próbowałam przekopać się trochę chociaż, taką ścieżkę do dołu, żeby z psami wyjść, ale już jest zasypana maksymalnie, kompletnie. Także tak to tu wygląda. I słuchajcie, w tych 4 tygodniach doświadczyłam wielu wspaniałych dotknięć, ja mówię aniołów, po prostu ludzi z daleka, ludzi, których ja znam sercem.
Ci ludzie mi bardzo pomogli, to jest po prostu nieprawdopodobne. Ja im wszystkim chciałam podziękować, wam wszystkim chcę podziękować, którzy mi w tej chwili pomagacie, którzy mnie nie zostawiacie. Ale byli też ludzie, którzy nie potrafili przez te 4 tygodnie do mnie powiedzieć ani jednego słowa. To byli ludzie, którzy też mijali mnie autem, kiedy szłam, tak jakbym była, jakby nic się nie stało. Tutaj nie chcę, no tu nie będę mówić kto ani nic, bo to nieważne jest. W każdym razie takich skrajnych uczuć doświadczyłam. Chciałam wam powiedzieć, że żałoba po kimś najbliższym jest sytuacją ekstremalną, która wymaga od nas ekstremalnej siły. I chociaż wydaje się nam, że jesteśmy słabi bardzo, bo mi się tak wydaje, że jestem słaba, że nie dam rady po prostu, że wstaję rano, otwieram oczy, pierwsze co, to mi brakuje mojego męża, brakuje mi René, mówię, René, gdzie jesteś, nie macie. I wydaje mi się, że po prostu nie wstanę z tego łóżka i nie pójdę dalej, ale muszę to zrobić i każdego dnia to robię. I wiem, że muszę dalej po prostu żyć. Oczywiście tutaj, jeżeli ktoś wierzy w Pana Boga, wierzy Panu Bogu, to bardzo pomaga. To taka głęboka wiara musi pomóc, bo wydaje mi się, że to, że po prostu tylko człowiek pójdzie do kościoła i tak odklepie modlitwy, to niespecjalnie pomoże. Tu musi być takie pełne zaufanie i w takiej sytuacji, wiecie, jest bardzo trudno to zaufanie utrzymać po prostu. To jest normalne, to jest ludzkie, że człowiek wini Pana Boga, dlaczego to zrobiłeś w ogóle i dlaczego? Przecież jest tylu gorszych ludzi, oni żyją, a ta osoba odeszła, która była taka dobra dla ciebie. I to jest trudne bardzo i nie ukrywam, ale myślę, że czas pokaże, że jednak to zaufanie wraca i jakoś to pociągnę to wszystko. Pociągnę to wszystko, bo inaczej nie idzie po prostu i każdy ma z nas ten wózek do pociągnięcia i trzeba sobie dalej układać pewne plany, zamierzenia. No, w tej chwili powiem wam szczerze, że takim podstawowym moim punktem odniesienia, takim zamierzeniem, takim planem jest przeżyć kolejny dzień po prostu. Przeżyć kolejny dzień, no. Narąbać to drzewo, przynieść drzewo, rozpalić w piecu, nakarmić koty, wyjść z psami, usiąść tutaj do pracy takiej mojej głową, że tak powiem, pisania i tak dalej. Zapraszam was na mój blog. Będę teraz dużo filmów robić na jednym i na drugim kanale i będę też bardzo dużo pisać, bo to jest taka moja recepta dla mnie. Więc kochani moi, popatrzcie jeszcze tylko na te ptaszki tutaj, jak się cieszą, że mają tutaj coś do jedzenia w tych ciężkich czasach. Ja się z wami pożegnam. To był taki zwykły, spontaniczny filmik. Nie lubię tego określenia filmik. To takie jakieś takie, nie wiem, infantylne, trywialne. Takie po prostu zwierzenie. No i pozdrawiam was. Nie wiem, co jeszcze więcej dodać. Słuchajcie, trzymajcie się.